Pierwszą propozycją jest nowość wydawnicza. Poradnik o ogrodowym designie, inspirujący duchowy przewodnik irlandzkiej architektki, blogerki Mary Reynolds, zatytułowany Ogrodowe przebudzenie w trosce o ziemię i nas samych. Jak twierdzi autorka, tak niewiele potrzeba nam do przebudzenia, naprawy relacji i odzyskania utraconej jedności z przyrodą, a takim miejscem, w którym odnajdziemy tę więź, może stać się nasz ogród. Wsłuchując się we własne potrzeby i mając na uwadze zdrowie ziemi, możemy stworzyć absolutnie szczególny zakątek, w którym na pierwszym miejscu znajdą się potrzeby samej natury, a my sami zyskamy swoją idealną, zieloną oazę spokoju, wytchnienia i złapiemy głęboki oddech. I na pewno odnajdziemy tę potrzebną relację, która kiedyś łączyła nas z przyrodą. Musimy tylko znaleźć, jak podpowiada Mary Reynolds, pewną drogę. Stara ścieżka, zapomniana i zarośnięta, niecierpliwie czeka, aby zaprowadzić nas z powrotem do domu. Natura trzyma za nas kciuki. Drugą propozycją jest książka Mai Popielarskiej Balkon i taras. Zielona oaza. To poradnik dla wszystkich początkujących ogrodników. Autorka, która jest znanym i pełnym pasji fachowcem, w swojej książce zaprasza czytelników na balkony i tarasy. Podpowiada, jak stworzyć piękny ogród tuż za oknem domu i mieszkania. Przekonuje, że nawet w miastach można mieć swoją zieloną oazę, pięknie zagospodarowany balkon czy miniaturowy ogród. Książka zawiera inspirujące pomysły na niebanalne dekoracje i kwiatowe aranżacje.